Trwa składanie deklaracji podatkowych. Ponieważ ostatni dzień kwietnia wypada w sobotę, PIT-y z rozliczeniem za zeszły rok będzie można składać do 2 maja. Składając deklarację podatkową, pamiętajmy o organizacjach pożytku publicznego, którym możemy oddać 1%. Przekazując 1%, Państwo świadomie decydują, na jaki cel zostaną przekazane Państwa środki oraz czyja działalność zostanie dzięki nim wsparta. Na terenie gminy Police działają różne organizacje, które można wesprzeć. Honorowi Dawcy Krwi, Hospicjum Królowej Apostołów, Stowarzyszenie Amicus, Lions Club, ale nie tylko. Oj, zastanawiam się, ale jest dużo osób i jeszcze nie zdecydowałem się komu. Jest dużo osób, które potrzebują po prostu. Na nasze polickie hospicjum, ponieważ uważam, że pieniądze powinny zostać u nas w naszym rejonie. 1% można wesprzeć także Towarzystwo Strzeleckie Grajcar, Polski Związek Niewidomych oraz Stowarzyszenia Skarb, Piłki Siatkowej, Diabetyków, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelektualnym i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Dużo się mówi w radiu czy tak na zewnątrz, ale bardziej bym się skupiał, jeśli chodzi o zwierzęta, żeby pomóc. Przeznaczyłem już procent na fundację związaną ze zwierzętami, jakieś schroniska, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i tak dalej. Stowarzyszenie Opieki nad Wdowami po Żołnierzach Grom. No i oddam im pieniądze dlatego, że poświęcili życie dla ojczyzny. 1% można oddać na rzecz organizacji lub konkretnej osoby, która znajduje się w potrzebie. Mój kolega ma chore dziecko, które ma problem ze słuchem i 1% będzie należał do niego. Tutaj koledzy z pracy. Jego syn jest chory, także tutaj na KRS już puszczone jest, zostało, także koledze z pracy. Ja niestety się nie rozliczam, ponieważ zajmuję się dzieckiem niepełnosprawnym i dużo osób wpłaca pieniążki dla mojego dziecka. Szczegółowy wykaz organizacji pożytku publicznego można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Policach.